Cześć, z tej strony Mirek. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać, w jaki sposób można zarobić taką oto końcówkę RJ45. To jest standardowa, zwykła skrętka komputerowa, na pewno ją znacie. Jak można zarobić bez używania specjalnych narzędzi. Przypomnijmy sobie pokrótce, to jest wtyczka RJ45, w środku jest 8 żył, 4 pary i te pary należy odpowiednio podłączyć, włożyć do tej wtyczki. Te piny przekazują sygnały z karty sieciowej, czy w ogóle z interfejsu sieciowego na drugi interfejs sieciowy, czy to z komputera na router, switch, czyli z jednego urządzenia do drugiego, już nie wdając się w szczegóły. Teraz mam tutaj skrętkę komputerową. Standardowo używa się tego typu zaciskarek. Te zaciskarki służą do nie tylko zaciskania, ale też przycinania odpowiedniego kabla. No dobrze, ale co zrobić, jeżeli nie macie takiej zaciskarki? Taka zaciskarka nie jest tania. Te najtańsze modele, tam za powiedzmy 40 do 60 zł, bardzo często okazuje się, że są nic nie warte i wystarczy parę razy zrobić taką zaciskarką, zacisnąć taką końcówkę i de facto macie zaciskarkę uszkodzoną. Najważniejszy element w zaciskarce to ten tutaj. W momencie, kiedy zaciskacie, tutaj jest specjalny taki mechanizm i ten mechanizm przyciska odpowiednie piny. Jeżeli on jest kiepskiej jakości, to on się wygina i te piny nie są odpowiednio zaciśnięte. Także dobra zaciskarka jest naprawdę troszkę kosztowna, więc jeżeli macie zacisnąć 2, 3, 5 końcówek, to nie opłaca Wam się kupować takiej zaciskarki. W związku z powyższym, co zrobić, żeby taką końcówkę zacisnąć? No, są różne sposoby, na śrubokręt, na nóż, na żeby tylko te piny wbić. To są bezsensowne sposoby. Tych sposobów nie polecam. Firma Intelinet wydała takie końcówki. Zobaczcie. To są specjalne końcówki dla osób, które nie mają zaciskarek, nie potrzebują tych zaciskarek, na szybko potrzebują zamontować kabel. Tutaj macie wersję tą samą, tylko zamkniętą. Ja zaraz Wam pokażę, na czym to polega. Tutaj są cztery takie zatrzaski. Te zatrzaski, jak zobaczycie, to są te same zatrzaski. One tutaj wchodzą i przytrzymują kabel. Polega to na tym, że wkładamy żyły odpowiednio tutaj do tych nożyków. To są, jak się przyjrzycie, nie wiem, czy może spróbuję to przybliżyć. Nie wiem, czy Wam... O, chyba tak będzie dobrze. Zobaczcie, są takie nożyki i te nożyki, w momencie kiedy wchodzą tutaj kable, te nożyki nacinają, czyli tak samo jak w końcówce RJ45, tylko teraz tak, sam zacisk tego wykonuje to, ta obudowa. Po prostu zaciskamy, tutaj są specjalne, zobaczcie, takie wypustki, które wchodzą idealnie w te nożyki, zamykając je. Dzięki temu nie musicie mieć żadnego sprzętu. Jedyne, co oczywiście będzie Wam potrzebne, no to jakiś nożyk, no coś do obierania. Ja akurat w tym przypadku mam obieraczkę, ale równie dobrze możecie to zrobić nawet zwykłym nożem do tapet, tylko że musicie zrobić to bardzo, bardzo ostrożnie. Ja Wam powiem zaraz dlaczego. Obetnę kawałek. Takie obieraczki w ogóle są bardzo fajne. Ja mam z firmy Neotools. I te obieraczki do kabli są rewelacyjne, bo obierają kable naprawdę grubsze, cieńsze i to nie tylko skrętkę komputerową. Tutaj obierają praktycznie każdy kabel elektryczny czy jakiś nawet cienki kabel sygnałowy. Polecam Wam akurat ten sprzęt, ale to oczywiście poza nawiasem. I zobaczcie, jak to wygląda. Tu są te żyły. Teraz jeżeli będziecie nacinać tą powłokę, tą gumę, tą osłonę nożem, to musicie zwrócić uwagę, aby nie przeciąć tych żył. Przecięcie tych żył, no to powoduje po prostu zwyczajnie awarię. I nawet jeżeli będzie tylko izolacja nacięta, to musicie wykonać to jeszcze raz. Z tego prostego względu, że te kable lubią się po prostu zwyczajnie łamać. No i teraz jak to wygląda. Tutaj macie podział na A i na B. O, w ten sposób. A i B. Wszystko zależne jest od tego, jak chcecie montować ten swój
te swoje kable, czy w technologii A, czy w technologii B. Ja tutaj się w tej chwili nie będę zagłębiał w szczegóły, w różnice, to możecie sobie przeczytać na Wikipedii. No tak, w takim razie przystępujemy do montażu kabli we wtyczce. Najpierw dzielimy je kolorami na cztery grupy. Potem patrzymy tutaj. Chcemy standard B, więc u góry będzie biało-pomarańczowy, pomarańczowy i biało-zielony, zielony. Biało-pomarańczowy, pomarańczowy, biało-zielony, zielony. Prostujemy sobie te kable i wkładamy zgodnie z opisem, przytrzymując palcami w ten sposób, i teraz możemy zamknąć tą górną część. Nie wiem, czy słyszeliście, tak cyknęło, to oznacza, że kable zostały poprawnie zaciśnięte. Możemy to teraz otworzyć i zobaczcie, te kable faktycznie trzymają się mocno. No i teraz dokładnie to samo, patrzymy, B, czyli niebieskie, biało-niebieskie, następnie brązowe, biało-brązowe, czyli niebieskie, biało-niebieskie, brązowe, biało-brązowe. Belki są sztywne, więc musicie się tu wykazać dużą zręcznością. Biało-brązowe, brązowe, biało-niebieskie, niebieskie. Dobra. I teraz wtyczka jest już zamontowana. Zobaczcie, tu kabelki wystają. Tu wystają, tu są zamontowane. Tu też są równiutko. Kable są sztywne. Sztywno zamontowane. Nie można ich teraz wyrwać. I teraz wystarczy tylko zamknąć. Ważne, żeby obudowa idealnie do siebie tutaj stykała, to oznacza, że nigdzie kable nie odstają. I tak zarobioną końcówkę już możecie praktycznie używać. Oczywiście z drugiej strony robimy dokładnie to samo i kabel jest już gotowy bez stosowania tego typu zaciskarek. Czy to jest łatwe? Wydaje mi się, że troszeczkę trudniejsze niż w przypadku użycia zwykłej wtyczki. Widzieliście, to troszeczkę te kable są sztywne, więc trzeba je odpowiednio zamontować. Dobrze jest, aby tu w środku, zobaczcie, te kable nie wystawały, aby ta osłonka sięgała aż dotąd. No, ja to troszeczkę tutaj zostawiłem te kable, to znaczy to nie jest błąd, bo one się dobrze trzymają i tutaj cała ta obudowa je trzyma, ale myślę, że ładniej by wyglądało, gdyby ten kabel głębiej wchodził. Z tym, że oczywiście to nie przeszkadza jakoś w pracy tej wtyczki, tego kabla. Montaż jest troszeczkę trudniejszy, bo widzieliście, musiałem sobie przytrzymać, włożyć, ale jeżeli chodzi o szybkość pracy albo oszczędność, to na pewno jest bardzo, bardzo na plus. No, nie musicie stosować specjalnych urządzeń, zaciskarek, żeby zacisnąć na szybko taką końcówkę. Także ja oczywiście polecam Wam takie końcówki. Według mnie jest to rewelacyjne, zwłaszcza tam, gdzie akurat potrzebujemy, a nie mamy ze sobą. Możemy mieć zaciskarkę
powiedzmy gdzieś w domu czy w biurze, ale akurat idąc na instalację możecie jej zapomnieć. Zawsze warto kilka takich końcówek mieć u siebie w torbie czy w biurze, jeżeli oczywiście zajmujecie się instalacjami, żeby szybko taki kabel naprawić. Tak na dobrą sprawę nawet uszkodzenie wtyczki RJ45 jest w przypadku, kiedy pracujecie, musicie mieć dostęp do komputera, nie macie nowego kabla, wystarczy odciąć, włożyć, zacisnąć. Także wszędzie tam, gdzie są komputery, tak, tego typu wtyczki, jako wtyczki awaryjne, powinny być dostępne. Jak dla mnie świetne rozwiązanie. Czekam na Wasze opinie, na Wasze komentarze. Dzięki za poświęcony czas i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!